Witajcie, nazywam się Agnieszka Anczura i zapraszam do obejrzenia cyklu filmów stworzonych przez Fundację Idea dla Ciebie, dedykowanych zarówno osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z nowoczesnymi technologiami, ale także dla osób bardziej zaawansowanych. Na końcu każdego filmu przedstawiam ciekawostkę ułatwiającą pracę z komputerem lub smartfonem. W dzisiejszym filmie pokażę Państwu, jak szybko i bezpiecznie zrobić zakupy przez internet, od złożenia zamówienia poprzez opłacenie i odbiór w paczkomacie. Zapraszam! Czy robienie zakupów kojarzy się Wam z tym, że trzeba na tę czynność poświęcić dużo czasu, nie w każdym sklepie dostępny jest produkt, który chcecie kupić i jeszcze na końcu okazuje się, że trzeba stać w długiej kolejce do kasy? Ja też nie lubię takich sytuacji, ale jest na to rozwiązanie, są to zakupy przez internet, które można zrobić naprawdę szybko i wygodnie. Ale co ważne, także w bezpieczny sposób. Po obejrzeniu tego filmu będziecie Państwo potrafili samodzielnie i bezpiecznie korzystać z tego wygodnego rozwiązania. Zakupy internetowe jeszcze nigdy nie były tak łatwe. Warunkiem jest tylko dostęp do internetu za pośrednictwem komputera, telefonu czy tabletu. Z roku na rok coraz więcej klientów korzysta z tej możliwości. Większość sklepów internetowych działa w bardzo podobny sposób. Jeżeli zrobicie Państwo swoje pierwsze zakupy w dowolnym sklepie internetowym, to zrobienie kolejnych zakupów w jakimkolwiek innym sklepie będzie dla Was już bardzo łatwe. Pokażę Państwu, jak zrobić zakupy na przykładzie księgarni internetowej oraz sklepu ze sprzętem RTV AGD. Sklepy internetowe oraz produkty, na których przykładzie zaprezentujemy zakupy przez internet, są po prostu sklepami, z których sami korzystamy i nie mamy żadnych korzyści finansowych z ich prezentowania. Załóżmy, że chcemy kupić książkę na prezent dla wnuczka. Wchodzimy na google.pl, wpisujemy w wyszukiwarce księgarnia internetowa i wybieramy jedną z księgarni internetowych, które nam zostaną wyświetlone, na przykład czytam.pl. Po kliknięciu w link księgarni włącza nam się strona internetowa księgarni, na której możemy wybrać i kupić dowolną książkę, która jest dostępna. Praktycznie każdy sklep internetowy ma swoją wewnętrzną wyszukiwarkę. Jest to puste pole, w które możemy wpisać produkt, który chcemy kupić. Załóżmy, że chcieliby Państwo kupić książkę pod tytułem Przygody Tomka Sawyera. Wpisujemy więc Przygody Tomka Sawyera i klikamy Szukaj. System wyszukał nam nawet kilka różnych wydań tej książki. Możemy wybrać sobie jedno z nich. Przy każdej książce jest cena, za którą możemy ją kupić. Warto pamiętać, że musimy jeszcze zapłacić za przesyłkę. Ja wybiorę tę książkę. Aby dowiedzieć się o niej więcej, aby móc ją zamówić, klikamy w pole z książką. Wyświetla się nam podstrona, na której znajdziemy informacje o wybranej przez nas książce. Możemy znaleźć tutaj jej krótki opis, rok wydania, rodzaj okładki czy na przykład ilość stron. Ważną dla nas informacją jest także termin wysyłki, ponieważ może się zdarzyć, że niektóre produkty będą dostępne dopiero za kilka tygodni. W naszym przypadku wysyłka zajmie od 1 do 2 dni roboczych. Aby kupić książkę, podobnie jak w zwykłym sklepie, musimy ją włożyć do koszyka, czyli klikamy Dodaj do koszyka. System informuje nas, że produkt został dodany do koszyka. Mamy teraz dwie możliwości. Możemy powrócić do dalszych zakupów, jeżeli chcielibyśmy kupić coś jeszcze, klikając Wróć do zakupów, lub wybrać opcję Przejdź do koszyka, jeżeli chcemy sfinalizować zakupy. My chcemy kupić tylko jedną książkę, więc klikamy Przejdź do koszyka. I widzimy, jakie produkty mamy w koszyku. W naszym przypadku jest to jedna książka Przygody Tomka Sawyera. Ale jeżeli chcielibyśmy kupić dwie takie same książki, możemy kliknąć ten plus po prawej stronie i zwiększy nam się ich ilość. Ale ja chciałabym kupić tylko jedną książkę. Jeżeli jesteśmy zdecydowani, klikamy Przejdź do kasy. Jeżeli w danym sklepie robimy zakupy częściej, możemy założyć w nim własne konto poprzez kliknięcie opcji Zarejestruj się. I wtedy przy kolejnych zakupach możemy się do niego zalogować. Ale najprostszą formą zakupów są zakupy bez zakładania żadnego konta. W tym celu klikamy Kontynuuj bez logowania. Aby książka została doręczona pod właściwy adres, należy wypełnić krótki formularz. Zaznaczamy, że zamawiamy książkę jako osoba fizyczna, jeżeli nie kupujemy jej w imieniu firmy lub szkoły.
Wpisujemy w tym formularzu nasze imię i nazwisko, ewentualnie nasz adres mailowy, na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupu. Możemy wpisać też nasz numer telefonu, który może być przydatny dla kuriera i adres, na który chcemy, aby doręczono przesyłkę. Poniżej znajdują się jeszcze różne zgody, ale nie musimy ich wszystkich zaznaczać. Wymagana jest tylko zgoda, przy której znajduje się gwiazdka, czyli w tym przypadku regulamin sklepu. Po wypełnieniu wszystkich pól po prawej stronie klikamy Przejdź dalej. Jeszcze tylko musimy wybrać formę dostawy i metodę płatności. Najprostszą formą płatności jest płatność przy odbiorze, co oznacza, że za przesyłkę zapłacimy kurierowi przy odbiorze. W tym celu klikamy Pobranie przy odbiorze. Jeżeli chodzi o formę dostawy, mamy do wyboru paczkomat, czyli paczkę będziemy musieli odebrać samodzielnie w paczkomacie i to pokażę Państwu w dalszej części odcinka, lub przesyłkę kurierską, co oznacza, że kurier przywiezie nam ją do domu. Ja wybiorę kuriera. W tym przypadku koszt takiej dostawy to 11,99 zł. Jeżeli wszystko zaznaczyliśmy, klikamy Przejdź dalej. I wyświetla się nam podsumowanie zamówienia. Tutaj możemy jeszcze raz sprawdzić nasze dane, adres dostawy, metodę dostawy, którą wybraliśmy i metodę płatności, czyli pobranie przy odbiorze. Oraz zobaczyć jeszcze raz, jaką pozycję zamówiliśmy. Całkowity koszt naszego zamówienia to 19,14 zł. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Kupuję i płacę. I nasze zamówienie zostało złożone. Jeszcze raz możemy sobie sprawdzić. Nasza płatność to pobranie przy odbiorze, dostawa na dany adres i szczegóły zamówienia. Tutaj mamy jego numer, warto sobie ten numer gdzieś zapisać. Jeszcze raz mamy ceny produktów, koszty dostawy i całkowity koszt zamówienia. Teraz pozostało nam tylko czekać na piękną książkę, na prezent dla wnuczka. Pokażę teraz Państwu, jak zrobić zakupy w sklepie ze sprzętem RTV AGD. W przeglądarce Google wpisujemy sprzęt RTV. Mamy listę różnego typu sklepów internetowych. Ja wybiorę na przykład sklep Media Expert. W sklepie tego typu możemy kupić od budzików elektronicznych poprzez radia, po telewizory i lodówki. Ja dzisiaj zamówię 3 mniejsze produkty. Pierwszym będzie kabel do ładowania mojego telefonu, czyli w wyszukiwarce na górze wpisujemy produkt, który potrzebujemy. W moim przypadku będzie to kabel USB-C o długości 3 metrów. System wyszukał nam kilka tego typu produktów dostępnych w tym sklepie. Ja wybiorę ten produkt. Klikając na nazwę tego produktu, możemy uzyskać o nim więcej informacji. Możemy zobaczyć na przykład jego zdjęcia albo inne ważne dane techniczne. Jeżeli jesteśmy zdecydowani, klikamy w opcję Do koszyka. Następnie możemy wybrać jedną z dwóch możliwości. Jeżeli byłby to jedyny produkt, który chcemy kupić, to klikamy Idź do koszyka. Ale ponieważ ja chcę kupić jeszcze dwie rzeczy, to klikam Wróć do zakupów. Nasz pierwszy produkt został dodany do koszyka i będzie tam na nas czekał, aż sfinalizujemy zakupy. Teraz możemy poszukać drugiego produktu. Ja potrzebuję kupić jeszcze czytnik kart pamięci, aby zgrać zdjęcia z mojego telefonu. W wyszukiwarce na górze wpisuję czytnik kart i system pokazuje mi wszystkie dostępne czytniki w tym sklepie. Ja wybiorę ten czytnik, klikam na jego nazwę. Mogę zobaczyć jego dodatkowy opis, dane techniczne i zdjęcia. Jeżeli jest to właśnie ten produkt, którego potrzebuję, klikam ponownie Dodaj do koszyka i system dodał do koszyka jako drugi produkt. Jeżeli chciałabym teraz sfinalizować zakupy, to klikam Idź do koszyka, ale ponieważ ja chcę kupić jeszcze trzeci produkt, klikam ponownie Wróć do zakupów.
zamówimy jeszcze trzeci produkt. Będzie to kabel micro HDMI do połączenia mojego komputera z telewizorem. W sklepowej wyszukiwarce wpisujemy nasz produkt i system wyszukuje nam różne kable tego typu dostępne w tym sklepie. Ja wybiorę ten kabel, klikam w jego nazwę, mogę przeczytać jeszcze dodatkowe informacje na jego temat. Możemy zobaczyć zdjęcia produktu, jego opis czy dane techniczne. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na zakup, klikamy dodaj do koszyka. Chcemy sfinalizować nasze zakupy. Znalazłam w tym sklepie wszystko, co było mi potrzebne, więc klikam iść do koszyka. W koszyku możemy jeszcze raz sprawdzić, czy odpowiadają nam wszystkie wybrane produkty. Jeżeli tak, to wybieramy formę dostawy. Jeżeli chodzi o formę dostawy, tym razem wybiorę opcję InPost – dostawa do paczkomatu. Odbiór samodzielny w paczkomacie ma również swoje zalety. Na przykład może nie chcemy, żeby kurier przyjechał, kiedy nas nie będzie w domu. W paczkomacie możemy w dowolnym momencie i o dowolnej godzinie w ciągu 2 dni od czasu, kiedy nasza paczka znajdzie się w paczkomacie, podejść i samodzielnie ją odebrać. Jest to naprawdę bardzo wygodne. Zaznaczamy więc tę opcję i następnie musimy wybrać paczkomat, który jest najbliżej nas. W tym celu wpisujemy miejscowość i ulicę lub kod pocztowy, aby wybrać właściwy paczkomat. System pokazuje nam wtedy paczkomaty w naszej okolicy. Wybieramy ten, który jest najbliżej nas. System pokazuje nam dokładne dane tego paczkomatu, jego adres, lokalizację. Tutaj mamy napisane przy budynku spółdzielni mieszkaniowej od ulicy Konopnickiej. Jest to paczkomat całodobowy. Klikamy wybierz. Przejdziemy teraz do wyboru formy płatności. Możemy wybrać przelew online, przelew tradycyjny, czyli dostaniemy do wypełnienia druczek, z którym musimy udać się na pocztę. Możemy także zapłacić kartą płatniczą przez internet. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form płatności internetowych. Możemy również zapłacić przy odbiorze w paczkomacie albo za pośrednictwem Google Pay czy PayPo, jak również blikiem. Ja tym razem pokażę Państwu płatność blikiem, ponieważ jest to z kolei najprostsza internetowa forma płatności. Aby jednak móc płacić blikiem, taką funkcję musimy włączyć w swojej bankowości. Jednak gdy tę funkcję mamy włączoną i korzystamy z aplikacji bankowej, to jest to naprawdę proste. Dlatego zaznaczam opcję blik i klikam dalej. Następnie, jeżeli mamy założone konto, możemy się do niego zalogować. Jeżeli takiego konta nie mamy, a chcemy to zrobić, możemy kliknąć opcję załóż konto, ale najwygodniej będzie Państwu na początku nie zakładać konta i kliknąć w opcję kontynuuj bez logowania. Pojawia się nam formularz do wypełnienia. Tutaj wypełniamy wszystkie nasze dane. Kiedy wypełniliśmy formularz z danymi, musimy wyrazić jeszcze niezbędne zgody zaznaczone gwiazdką i klikamy opcję dalej. Na następnej stronie możemy wybrać sobie termin dostawy do paczkomatu, na przykład na poniedziałek. I klikamy opcję dalej. Jeszcze raz sprawdzamy nasze zamówienie. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy w żółte pole zamawiam i płacę. Nasze zamówienie otrzymało swój indywidualny numer i przechodzimy do płatności blikiem. Wpisujemy kod blik i klikamy wykonaj. Potwierdzamy naszą płatność PIN-em i otrzymujemy informację, że płatność została prawidłowo wykonana i zrealizowana. Teraz możemy spokojnie oczekiwać na naszą paczkę. Informacje o tym, że nasza paczka jest gotowa do odbioru i czeka w paczkomacie, dostaniemy SMS-em. Pokażę teraz Państwu, jak odebrać naszą paczkę z paczkomatu. Aby odebrać paczkę, podchodzimy do ekranu dotykowego i klikamy Zaczynamy. W paczkomacie możemy także nadać paczkę, ale nas interesuje odbiór, więc klikamy Odbierz paczkę. Wpisujemy nasz numer telefonu i kod odbioru, który dostaliśmy SMS-em. I klikamy Idę dalej.
Klikamy dalej i otwiera nam się nasza skrytka z przesyłką. Często, gdy szukamy jakiejś rzeczy w internecie, to aby porównać różne produkty, mamy otwartych wiele okien jednocześnie. Dlatego dzisiaj jako ciekawostkę pokażę Państwu, jak w mniej niż pół sekundy zminimalizować wszystkie okna poza jednym wybranym. W tym celu łapiemy za górny pasek naszego wybranego okna i potrząsamy nim. Wtedy na pulpicie zostaje tylko to jedno okno. Ponowne potrząśnięcie powoduje przywrócenie wszystkich zakładek w tle. Mam nadzieję, że film ten był dla Państwa przydatny i zachęcił Was do korzystania ze sklepów internetowych. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam jak zawsze do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!